2 marca w Mozolicach Dużych odbyło się uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i wspólne z nami świętowanie tego radosnego wydarzenia. W tej chwili wejście do świetlicy jest uniemożliwione tradycyjną wstęgą. Do jej przecięcia prosimy panią Małgorzatę Bebelską, pana Tomasza Śmietankę, pana Arkadiusza Gubę, pana Stanisława Potyrę i pana Mirosława Szewca. Poświęcenia odnowionego obiektu dokonał proboszcz parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego i świętego Leonarda w Brzeźnicy, ksiądz kanonik Julian Zając. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata. Spojrzyj z miłością na tę świetlicę. Obdarz ją swym błogosławieństwem. Wysłuchaj modlitw, które zanosimy wraz z tu zgromadzonymi mieszkańcami. Udziel im pokoju i radości w Duchu Świętym. Wspomagaj ich we wszystkich przedsięwzięciach. Sołtys Mozolic Dużych Jan Brodowski przybliżył zebranym historię powstawania świetlicy. Budynek, w którym znajdujemy się, był zbudowany pod koniec lat 60., kiedy został wprowadzony w gminie Fundusz Sołecki. Powoli przystąpiliśmy do prac remontowych tego budynku. Dopiero w 2023 roku, na skutek zwiększonych nakładów ze strony Urzędu Gminy oraz Urzędu Marszałkowskiego, budynek został doprowadzony do obecnego stanu. Widząc, jak duży był wkład fizyczny mieszkańców przy urządzaniu terenu rekreacyjno-wypoczynkowego, placu zabaw dla dzieci oraz pracach remontowych przy świetlicy, warto jest inwestować w naszą miejscowość. Przemawiający tego dnia wyrazili słowa uznania i gratulacje osobom, które przyczyniły się do powstania tak potrzebnej dla lokalnej społeczności inwestycji. Nie zabrakło również upominków. Gratuluję nam wszystkim tej inwestycji, tego rezultatu. Cieszę się, że w tym wypadku również Sejmik, jak przy wielu innych inwestycjach w gminie Sieciechów, mógł wesprzeć kwotą prawie 100 tysięcy złotych te inwestycje. Życzę Państwu, aby tętniła ta świetlica życiem, abyście Państwo pozyskiwali sobie tak jak do tej pory życzliwych ludzi na wszystkich szczeblach samorządu i rządu, aby ta miejscowość kwitła. Dziś symbolicznie w imieniu własnym, zarządu, starosty życzę dużo, dużo sukcesów i pragnę przekazać taki symboliczny voucher, abyście Państwo mogli coś zakupić do tej świetlicy. Chciałem pogratulować mieszkańcom. To jest chyba najważniejsze, bo to jest nasz wspólny sukces, żebyśmy się często, często spotykali. Jak najdłużej, żeby ta świetlica długo służyła. Życzę Państwu naprawdę, żeby to miejsce było miejscem integracji, miejscem, które Was łączy, a nie dzieli, żebyście tu się mogli spotykać, żebyście mogli rozwijać swoje pasje. Staraliśmy się coś robić, no i udało się. Mamy piękny lokal. Dziękuję Radzie, że poparła wniosek i przyznała pieniądze na remont tej świetlicy, na który dała gmina. Pani starosta przeznaczyła voucher. Dziękujemy za te wsparcie finansowe. I oby ten budynek łączył, a nie dzielił. Dziękuję bardzo. Niech ta świetlica naprawdę służy Państwu na różne okoliczności rozrywkowe, okolicznościowe, że niech Was tutaj integruje. Żebyście się po prostu spotykali i tutaj odpoczywali. Po części oficjalnej przed zebranymi wystąpił zespół ludowy Słowiczanki.